Kwadrans ekspertem. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Kwadrans z ekspertem. Ten cykl jest obecny na platformie LinkedIn, jest obecny na platformie Facebook, a spotykam się z najlepszymi specjalistami branży. Dziś Andrzej Mytych, tak na szybko. Witam Państwa. Skończyło się właśnie szkolenie, które prowadziłeś, szkolenie coachingowe, zasada zatrzymywania się, a ja po raz kolejny staram się w biegu złapać Cię przed tym, zanim udasz się na stację kolejową, żeby odjechać do domu. Zasada zatrzymywania się, ponad 4 godziny szkolenia, które tutaj spędziłem. Wszystko jest piękne, tylko nierealne. No dlaczego tak uważasz? Dlatego, że popatrz na nas. My w tej chwili próbujemy coś nagrać razem. Od dłuższego czasu współpracujemy. Ja jako dziennikarz tworzę te podcasty i zwykle, kiedy spotykam się z takim specjalistą jak ty, on jest zajęty i robimy wszystko na szybko. Ty próbujesz nas przekonać do tego, żeby zwolnić. Natomiast ja myślę, że jeżeli my zwolnimy w naszym życiu, to wiele stracimy. Oprócz pracy zawodowej spotykam się jeszcze z ludźmi, pracując jako dziennikarz, realizuję różnego rodzaju projekty, a dodatkowo jeszcze przecież trzeba żyć, trzeba zadbać o mieszkanie, samochód, zakupy, pranie, sprzątanie. Niektórzy mają dzieci. Jedno, dwójkę, trójkę. O tak, nasze życie jest bardzo złożone i ja wcale nie chcę powiedzieć, że my musimy się zatrzymać, aby przestać żyć, ale złożoność życia należy ograniczyć. Nie może być ono zbyt złożone. Natomiast, żeby odpowiedzieć sobie na to, czy taki styl życia, o którym ja mówiłem, jest realny, czy też nierealny, musielibyśmy najpierw o tym stylu przez chwilę porozmawiać, aby słuchacze, których tu nie było, wiedzieli, o czym my w ogóle mówimy. Podczas szkolenia przekonywałeś nas, że większość Polaków prowadzi życie reaktywne. Wytłumacz. Tak, jest to styl życia, w którym człowiek zaledwie reaguje na to, co mu się przydarza, a nie jest pobudzany bodźcami. Jego życie jest bardzo przypadkowe, nieświadome. Dobrze, ty zachęcasz do proaktywności. Już po raz któryś z rzędu raz zostałem zganiony za to, że bardzo lubię mówić o motoryzacji. W naszych rozmowach ciągle nawiązania do motoryzacji, do tego pędu na autostradzie, do szóstego biegu. Pamiętasz ostatnią rozmowę? Tak? Natomiast dzisiaj musiałbym powiedzieć o tym, że kilkanaście lat temu tak właśnie Mercedes reklamował swoje wyroby, że one mają proaktywny system bezpieczeństwa, który w chwili wykrycia kolizji na przykład potrafi domknąć szyber dach, potrafi zacieśnić pasy bezpieczeństwa, a zatem samochód starał się wyprzedzać, myśleć naprzód o sekundę, wiedząc, że za chwilę nastąpi coś groźnego. Jak to jest z tym proaktywnym stylem życia? Czy Mercedes i życie mają wiele wspólnego? Wiesz, ja myślę, że ty podałeś świetny przykład proaktywności. To świetnie ilustruje to, co chcę powiedzieć. Proaktywne życie jest niczym innym jak życiem świadomym. Kiedy człowiek on jest świadomy swojego życia, świadomy swojego kierunku, świadomy wartości, gdzie zastanawia, co jakiś czas zatrzymuje się, aby przemyśleć swoje życie, aby też przemyśleć niebezpieczeństwa, tak jak w przypadku Mercedesa. Natomiast niebezpiecznym jest siedzieć nawet w najlepszym Mercedesie, na którym się cały czas jedzie bardzo szybko na szóstym biegu. To jest tylko kwestia czasu, aby człowiek się rozbił. W dzisiejszych czasach zatrzymywanie się kojarzy z czymś nieciekawym, ze straconym czasem. Ty mówisz, że można zyskać. Co można zyskać, zatrzymując się? Więc przede wszystkim należałoby sobie zadać pytanie, po co się zatrzymywać? Ludzie żyją bardzo szybko i to się wydaje cnotą, tylko pytanie jest takie, jeśli oni żyją bardzo szybko, gnają bardzo szybko, gdzie oni gnają, po co oni gnają i do czego ich to prowadzi? Zastanów się nad dzisiejszymi czasami, czy to nie jest modne być zarobionym, jak niektórzy mówią, zapracowanym. Ja odnoszę wrażenie, że ludzie sukcesu właśnie są zarobieni. Kiedy próbujesz z nimi rozmawiać, oni mówią, przykro mi, ja teraz nie mam czasu. Wiesz, właśnie wracam z pracy, a jeszcze domykam artykuł, mam dwie rozmowy z Andrzejem Mytychem, tak, a wieczorem jeszcze idę do kina, próbuję gdzieś tam na siłownię. No szkoda, że zamykają o 22. Tak, my pakujemy
naszą dobę aktywnościami maksymalnie. Próbujemy wepchnąć wszystko, co się da. Tylko pytanie jest na takie, czy to jest aby na pewno dobry sposób na życie. Poruszamy się w nurcie coachingu. Ja zauważyłem, że nie umiem odpoczywać. Zacząłem zadawać sobie pytania, ale te pytania ty również formułujesz w konspekcie, który otrzymałem jako uczestnik szkolenia. Czy ty też gnasz? No gnam. Jeśli tak, to gdzie? I no właśnie. Odpowiedź zajęła mi troszeczkę dłużej. Musiałem to wszystko sobie ułożyć w głowie. Po co? Żeby odnieść sukces, ale później zadałem sobie pytanie, jaki sukces? Co jest dla mnie definicją sukcesu? No oczywiście domek Volvo XC60, to jest taki SUV, ale później przypomniałem sobie, że tak właściwie jestem szczęśliwy w moim małym mieszkaniu, siedząc, pijąc herbatę i nic mi więcej do szczęścia nie trzeba. Ja sądzę, że my często nie przystajemy, o powiedzmy to, nie przystajemy po to, żeby zadać sobie pytania, te pytania, które są wartościowe. Właśnie tym zajmuje się coaching. Wiesz, problem w ogóle jest taki, że ludzie sobie zadają pytania, ale te pytania są banalne. Typu, jakie skarpetki włożyć rano, co ja będę w pracy robił w biurze, jaki film sobie obejrzę w kinie. Jaki samochód wybrać. Jaki samochód wybrać, co tam pomyślą o mnie koledzy z biura w korporacji, ale są istotniejsze pytania niż to. Na przykład, co to znaczy być szczęśliwym? Co to znaczy odnieść sukces? Dla mnie. No. Dla mnie co to znaczy? I no ty, słuchaczu, mnie. Również zadaj sobie to pytanie, bo tak. Ja zastanawiałem się, co to znaczy być szczęśliwym. Zajęło mi to kilka ładnych wieczorów, ja do końca nadal nie dotarłem do esencji. Ja cały czas ulepszam, poruszam się w cyklu PDCA, powiem to fachowo jako inżynier, którym też jestem, do tego, żeby do tego meritum docierać. Szczęście, sens w życiu, sukces to są bardzo... To jest taka bardzo indywidualna sprawa, gdzie my nie możemy sobie przyjąć cudzych odpowiedzi, odpowiedzi z jakichś poradników, czy też z jakiegoś czasopisma branżowego. No właśnie, ale kolejna rzecz, która okazała się, kiedy zostałem zmuszony do tego, żeby pójść odpocząć z racji wirusa grypy, który zapanował w firmie, musiałem pójść na L4. Miotałem się w mieszkaniu, w pustym mieszkaniu, wiesz. Drugiego dnia już zacząłem się miotać. Ty mi mówisz, zatrzymuj się. Natomiast to zatrzymanie się, to wytrącenie mnie za kraty przez chorobę na szczęście niegroźną, odebrałem jako obcięcie mi piór. Wiesz, ja zatrzymywania nie rozumiem w kategoriach, dobrze, teraz zrobię przerwę na tydzień, aby nic nie robić. Gdy ja mówię o zatrzymywaniu się, mi chodzi o to, żeby zmieniać sposób funkcjonowania, aby na pewien okres czasu robić coś innego. Na przykład przerywam pracę, aby odpoczywać w aktywny sposób. Przerywam swoje działania, aby zadbać o swoje zdrowie. Zatrzymuję się, aby zadbać o rozwój osobisty. Nagraliśmy na ten temat rozmowę Zadbaj o siebie. Ja ją emitowałem w grudniu 2016 roku. Kilka osób czytało, słuchało. Dziś jednak nie chciałbym powtarzać z tobą tych samych zdań. Odsyłam wszystkich słuchaczy, tych świadomie dbających o swoje życie, żeby poszukali na moim profilu LinkedIn tego artykułu. Oczywiście również mogą zajrzeć na stronę Instytutu Didaskalos. Możesz umieścić tam linki do naszych rozmów, do tych artykułów, które ja publikuję. Powiedz mi, jaki to jest adres? institutdidaskalos.pl albo andrzejmytych.pl. W czasie naszej dzisiejszej sesji coachingowej, tej zbiorowej, jeden ze słuchaczy zadał bardzo mądre pytanie. Jak długo trwa to zatrzymanie się? No to jest pytanie numer 2 albo 3. Ważniejszym pytaniem jest, po co powinienem się zatrzymywać? Jeśli określę, w jakim celu powinienem się zatrzymywać, wtedy powinienem sobie zadać pytanie, co powinienem robić w tym celu, a dopiero potem, jak długo. Ale ja jeszcze nie wiem, że powinienem się zatrzymywać. Wyobraź to sobie. Jestem człowiekiem, który może pędzić do przodu i w ogóle nie analizuje tego, co robi, ponieważ chce osiągnąć ten sukces, chce wybudować dom, chce mieć Volvo XC60, chce być dziennikarzem, publikować w całym kraju. Ale powiedz mi, dlaczego ja mam się zatrzymać? Daj kilka powodów, dla których mógłbym się zatrzymać. Więc to jest takie bardzo ogólne pytanie. Wracając do początku tej rozmowy, to się odnosi w ogóle do koncepcji życia, jaką człowiek ma. Czy chcesz prowadzić życie reaktywne, będąc napędzany jakimiś bodźcami,
i celami, które są bliżej niesprecyzowane, czy też chcąc prowadzić proaktywne życie, czy chcesz prowadzić życie świadome celu. Ja jestem osobą, która nie wierzy, że tempo, szybkie, takie agresywne tempo i ciężka praca są podstawowymi kluczami do sukcesu. My Polacy nie lubimy mówić, że mamy idealne życie, zauważyłeś? Raczej szukamy dziury w całym i kiedy zapytałbyś takiego Kowalskiego na ulicy, jakie sukcesy odniósł, to bardzo trudno będzie mu wymienić ze trzy, natomiast 10 różnego rodzaju porażek znajdzie natychmiast. Tak, bo my jesteśmy kulturą, w której się dostrzega porażki. Jesteśmy kulturą biadolenia w większości. Nie jestem w stanie dzisiaj poruszyć tych wszystkich aspektów w rozmowie z tobą, które ty wymieniłeś podczas tej sesji coachingowej dla nas wszystkich, podczas tego szkolenia o zatrzymywaniu się. Może jeden aspekt, który omówimy, którego brakuje w związku z tym czarnowidzeniem w naszym narodzie, świętowania sukcesu. Tak, to jest czegoś... To jest jeden z 10, prawda, aspektów, które ty wymieniłeś. To jest coś, co ja uważam, że bardzo nam Polakom brakuje dostrzegania sukcesów. My jesteśmy strasznie zakompleksionymi ludźmi i bardzo siebie poniżamy. I trudno nam jest zauważać pozytywne rzeczy, które pozytywne osiągnięcia. Ciągle jesteśmy niezadowoleni z tego, co nam się udało osiągnąć. Nie zwracamy uwagi na osiągnięcie, nie świętujemy ich i przez to nie rozwijamy w sobie mentalności zwycięzców. Dobrze, ja chciałbym kończyć to nagranie, ale zapytam się ciebie również, bo wiem, że jesteś osobą wierzącą. Czy osobom wierzącym łatwiej się jest zatrzymywać? Dlatego, że generalnie dzisiaj o wierze chyba nie mówi się zbyt wiele. Czy ona ma pomóc żyć, czy ona nie ma pomóc żyć? Ja jako dziennikarz chciałbym spytać, czy wiara pomaga zatrzymać się? Więc wiesz co, nie wiem czy... Może nie będziesz obiektywny. Nie wiem czy można powiedzieć, że wierzącym jest łatwiej zatrzymywać się od innych osób. Natomiast na pewno Pismo Święte zachęca do zatrzymywania się. Mówi o wybitnych przywódcach, takich jak Mojżesz, Daniel czy Jezus, którzy byli ludźmi bardzo zajętymi, jednak znajdowali czas i w siłę w sobie dyscyplinę, samodyscyplinę, aby się zatrzymać i spędzać czas z Bogiem. I więc będąc osobą wierzącą, ja myślę, że my wchodzimy w ślady tych wielkich, wybitnych ludzi. Jedną z rzeczy, których się uczymy od nich, to jest zatrzymywanie się, brak takiego bezmyślności w działaniu. Wiem, że jesteś coachem, wiem, że jesteś mentorem, wiem, że działasz w Instytucie Didaskalos, ale z racji wieloletniej znajomości wiem też, że jesteś pastorem i miałeś możliwość rozmowy z ludźmi umierającymi. Co oni na końcu życia uważali za najważniejsze, a jakie błędy piętnowali, jakich błędów żałowali? Być może zatrzymamy się i nie popełnimy tych samych błędów. To pytanie jest jak najbardziej intencjonalne. Wiesz co, no z różnymi przeprowadzałem wiele różnych rozmów, towarzysząc ludziom u schyłku ich życia i to były różne rozmowy. Natomiast mogę ci powiedzieć, czego nigdy nie słyszałem. Nigdy nikt mi nie powiedział, żałuję, że nie spędzałem więcej czasu w biurze albo żałuję, że więcej nie dałem z siebie dla korporacji. Jeśli kiedykolwiek ludzie mówili o tym, czego żałują, to zwykle mówili o tym, że za mało czasu spędzali z bliskimi, że mogli być lepszymi ludźmi, że mogli zrealizować marzenia. To są takie trzy rzeczy, których żałowali. A to z kolei wymaga czasami przewartościowania życia i pamiętania, że są rzeczy ważne, ale ważniejsze. No cóż, być może będą to dla większości z nas ważne powody do tego, żeby stanąć w tej chwili, zadać sobie kilka pytań. Natomiast jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w szkoleniu, które organizujesz, lub też w coachingu indywidualnym, bo ja zamierzam na taki coaching się do ciebie udać, może znaleźć ciebie poprzez stronę
Chciałbym w przyszłości spotkać się z Tobą, żeby porozmawiać nieco o misji, o celach i o wizji, dlatego że większość Polaków żyje zupełnie bez celu i bez misji i bez wizji na swoje życie, ale to już następnym razem. Sławomir Szczepaniec, jestem gospodarzem cyklu Kwadrans z ekspertem oraz Lin po polsku oraz Andrzej Mytych. Spotkaliśmy się razem, aby pomóc Wam lepiej żyć. Dziękujemy. Na koniec tej rozmowy chciałbym ja z kolei zadać pytanie, jeśli mogę. Proszę. Powiedz mi, bo Ty uczestniczyłeś już w kilku moich seminariach. Zrównoważone życie, potęga zatrzymywania się, tak? 10 celów. To nie jest łatwo odpowiedzieć. Myślę, że musiałbym sięgnąć do głębi, ale chcę Ci powiedzieć, że bardzo pracuję nad sobą i staram się zmienić. Zatem te Twoje szkolenia wyznaczają też dla mnie pewne etapy w moim życiu, nad którymi, w których ja właśnie przystaję i zaczynam się zastanawiać i zauważam nowe aspekty, których wcześniej nie dostrzegałem. Więc nie chciałbym traktować tego jako coś najważniejszego, na przykład dzisiejsze szkolenie o zatrzymywaniu się, lecz raczej może odpowiedzieć, że warto co pół roku, co roku uczestniczyć w takiej sesji, żeby dostrzec nowe zasoby, nad którymi można pracować. To są po prostu etapy. Dziękuję Ci bardzo. Kwadrans ekspertem. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec. Jestem dziennikarzem i promotorem marki. Jeśli chcesz wypromować własne przedsięwzięcie lub wziąć udział w cyklu Lin po polsku, Kwadrans ekspertem,